Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Szanowni Państwo Radni. Prezentacja na temat opłat adiacenckich przybliżyła nam ten temat. W końcowym rozliczeniu jednak pojawia się tak zwane saldo, czyli korzyść, jaką czasami, bo nie zawsze, odnosi gmina w związku z pobieraniem tych opłat adiacenckich. Jednym słowem, to saldo nie jest tak wielkie, jakby się nam mogło wydawać, ponieważ po drodze te kwoty są zmniejszane z różnych przyczyn, chociażby z powodu odszkodowań za grunty, które gmina przejmuje na drogi. Przy okazji ciekawostka. Czy Państwo wiedzą, po ile gmina płaci odszkodowanie za metr kwadratowy gruntu przejętego na drogę? Czy Państwo wiedzą, że czasami ten jeden metr kwadratowy kosztuje ponad 300 zł? Tak jest. Ponad 300 zł za metr kwadratowy. Zależy, o jakich gruntach rozmawiamy. Bardzo proszę, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby pani na ten temat się wypowiedziała. Ja mówię, co wiem. Proszę Państwa. Proszę o ciszę. Chciałbym zakończyć wątek opłat adiacenckich i złożyć w imieniu klubów naszych, radnych Solidarni Nasza Gmina Słupno, wnioski budżetowe na ręce pani przewodniczącej. Proszę, odczytam, tak będzie najłatwiej. Wnoszę, aby rozeznać sytuację w kwestii zapewnienia w tegorocznym budżecie gminy niewielkich środków na rozpoczęcie działań związanych z najważniejszymi potrzebami w dziedzinie zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa oraz w trosce o rozwój gminy, a mianowicie na wniosek pierwszy, na sfinansowanie przygotowania wstępnej koncepcji rozwiązań technicznych lewo- i prawoskrętów na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 62 na terenie gminy jako pierwszego etapu prac zmierzających do likwidacji zagrożenia w ruchu drogowym na tej drodze. Należy też rozpocząć działania do oświetlenia tej drogi od rozjazdu na Bodzanów do skrzyżowania z drogą do Mirosławia. Wniosek drugi. Proszę o rozeznanie sytuacji w sprawie sfinansowania przygotowań do zaprojektowania i jak najszybszej realizacji ścieżki pieszo-rowerowej od Cekanowa do Święcieńca, zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej. Deklarację daleko idącej współpracy ze strony Powiatowego Zarządu Dróg i udziału starostwa w finansowaniu tego przedsięwzięcia zachęcają nas do energicznych działań w tej sprawie. I wniosek trzeci. Proszę o rozważenie możliwości sfinansowania, przygotowania wstępnej koncepcji budowy obiektu użyteczności publicznej. Zapisałem sobie w nawiasie świetlicy miejskiej czy sali ludowej z odpowiednim zapleczem w Nowym Gulczewie, gdzie miejscem spotkań mieszkańców jest plac przed sklepem. Najwyższy czas to zmienić. I wniosek czwarty i ostatni. Wnoszę o rozważenie możliwości sfinansowania przygotowania wstępnej koncepcji budowy giełdy rolnej na terenie Gulczewa. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Trudno odmówić zasadności każdemu wniosku Państwa Radnych, ale ja pozostanę jednak tym ustawowym strażnikiem budżetu gminy i dyscypliny finansów publicznych, więc jeśli Pan Radny pozwoli, potraktuję ten wniosek w kwestii formalnej jako ewentualnie interpretacja pytania i ustosunkujemy się do tego na piśmie po analizie finansowej i merytorycznej tego wniosku. Tak, na to liczę. W takim razie bardzo dziękuję. Proszę Państwa. Czy Państwo radni? Proszę Pan Szewuski. Pani Przewodnicząca, ja w tej chwili nie dysponuję tym dokumentem, ale złożyłem na ręce Rady mój wniosek w sprawie uregulowania wynagrodzeń dla radnych i sołtysów. Taki, on nie jest w porządku obrad, ale ja składałem i on byłby przed
posiedzenia rady. Nie wiem, czy pani przewodnicząca ma. Nic mi na ten temat nie wiadomo, nie dostałam. Przynajmniej nie pamiętam, żeby coś takiego było. W imieniu klubu naszym. Może to było teraz na dniach? Nie, to już było 2-3 tygodnie temu, co najmniej. Nie przypominam sobie. Wniosek od klubu radnych w sprawie opłat, wypłat, tak? Znaczy, to nawet jeżeli formalnie nie, to ja bym chciał ten wniosek teraz przedstawić. To bardzo króciutko, proszę. Znaczy, króciutko. Jest taki, przy okazji tego wniosku, ja chciałbym uporządkować pewne sprawy, bo jest nieprawidłowość. Co do zasady, radny ma wypłacane wynagrodzenie w kwocie 300 zł za udział w posiedzeniu na sesji rady oraz na posiedzeniu komisji. I teraz tak. Sołtys ma prawo uzyskania wynagrodzenia w wysokości połowy stawki za udział w posiedzeniu rady. Problem polega na tym, że nie można uzależnić wypłaty wynagrodzenia dla sołtysów od posiedzenia rady, ponieważ udział w sesji rady jest dla sołtysa prawem, a nie obowiązkiem. I to jest taka różnica w porównaniu z radnym. Ewentualnie, jeżeli można by wypłacić wynagrodzenie sołtysom za ich ciężką pracę, to z tytułu sprawowania przez nich funkcji sołtysa, a nie za udział w sesji. Ja Państwu jeszcze zwrócę uwagę, pewnie nie wiecie nawet Państwo sołtysi o takim uprawnieniu. To jest ta moja słynna ordynacja z 28 marca 2003 roku. To jest w sprawie tych statutów sołectw. I tutaj możemy przeczytać, ja Państwu przeczytam, jakie jest prawo sołtysa między innymi. Tu ma takie uprawnienie. Coś, co koliduje ze stanowiskiem, że sołtys nie powinien być rzekomo zmuszany, tak, do udziału w sesji czy w jakichś takich pracach, bo to jest jego prawo. W porównaniu z radnym, który ma to ustawowo, on ustawowo ma obowiązek udziału w tych sesjach i w związku z tym jest przełożenie, że on za te sesje otrzymuje wynagrodzenie. Sołtys to jest jego prawo, nie obowiązek. I przeczytam Państwu, że sołtys jako przewodniczący Rady Sołeckiej służą następujące uprawnienia. Udział w pracach komisji stałych, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy dotyczące interesów jednostki pomocniczej. Może zabierać głos w dyskusji, składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. Za udział w pracach organów, o których mowa w punkcie 2 i 3. Tam było jeszcze w sesjach Rady Gminy, proszę Senatu, są jeszcze te komisje. Przysługuje dieta na zasadach ustalonych przez Radę Gminy. Czyli Państwo teoretycznie mieliście prawo, nie byliście zapraszani, no to nie dostaliście diety, tak można powiedzieć. Ale te prawo mieliście. I w związku z tym, żeby uregulować ten stan prawny, żeby on był prawidłowy, nie ma tego dokumentu, ja teraz ustnie to referuję, żeby ujednolicić zasady zarówno dla sołtysów, jak i dla radnych, wyprowadzić jakąś średnią i ustalić wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów i dla radnych. Proszę Państwa, istotą, bo my jesteśmy i sołtysi, i my radni, pracujemy społecznie. Istotą tego wynagrodzenia jest zwrot kosztów prowadzenia działalności. Czyli teoretycznie, jak się spotykamy na sesji, tak, to jest ten utracony zarobek, na przykład. Bo ktoś pracuje zawodowo. I to jest istota zwrotu, znaczy tej diety, że to jest zwrot kosztów. My mamy również inne koszty, tak? Telefony, dojazdy, tak? Czyli teoretycznie można powiedzieć, że to, że otrzymujemy zwrot kosztów, że siedzimy tutaj na sesji, radni są wisi, to my otrzymujemy faktycznie za udział, koszty tego, a przecież my mamy inne obowiązki. I to jest takie trochę normalne, tak? Bo jeżeli wykonujemy mandat, to kompleksowo.
mamy świątek, piątek, niedzielę, nie wiem, przykładowo kawa, herbatka, czy jak ktoś się spotka, tak, dojazdy, paliwa, tak? Ja nie mówię o podróżach służbowych, ale jakieś drobne. I to są koszty. A enumeratywnie do tego podchodząc, to tylko mamy koszty za udział w sesji, tak? To jest w ogóle też bez sensu. Mało tego, ja analizowałem pracę sołtysów, tak? Są jakieś dodatkowe obowiązki. Na przykład akcja zimowa, tak? Sołtys jako odpowiedzialny przyjmowaniu zgłoszeń, proszę Państwa, za tak zwaną dyspozycyjność. To się wszędzie gdzieś w jakichś jednostkach bardzo dużo pieniędzy płaci, tak? Bo on jest, ma pewne koszty, nie wiem, telefoniczne, to jest naprawdę, naprawdę. Ja współczuję i wyrażam głęboki podziw dla sołtysów, bo radny tego nie ma, tak? Jest sołtys, że tak powiem, pożeniony z tym tematem. To wynika z przyjętego modelu przetargu i z umowy, tak? Że jest naprawdę bardzo dyspozycyjny. Radny nie jest tak dyspozycyjny. Ma jakieś koszty, tak? Co ponosi z własnej kieszeni, a przecież nie będzie dziadowo chodził, że jakiś. Przepraszam, panie radny, ja myślę, że. Nie, ale do czego już zmierzam? Tak, bardzo proszę. Ja zakończę. Konkretnie. I wie pani co? Pani przewodnicząca. Przepraszam, że ponaglam, ale. Tak, ale chodzi o to, żeby przeanalizować. Ja dałem konkretną tam propozycję przy wynagrodzeniu ryczałtowym, w zależności również dla sołtysów i dla radnych. Żeby dla radnych przyjąć, to byłoby wynagrodzenie miesięczne. Na razie mówię o radnych. Przyjąć na poziomie jednej komisji, jednej sesji, to byłaby kwota 600 zł, ryczałtowo, miesięcznie. I tu są wszystkie jego obowiązki. Natomiast z pozycji sołtysa, połowę tej kwoty, przy czym te tak zwane ekstra, co on ma, pobór podatków albo inne, które jest rozliczane inaczej, byłoby na zasady innej rozliczane. I to byłaby moja propozycja. Ja myślę tak, że najpierw przyjrzyjmy się i zostawmy to panu wójtowi do rozpatrzenia, jak było do tej pory, przedyskutowania też z sołtysami, jak by oni widzieli, bo tutaj. I w jakiej wysokości? Tutaj się też kłania jedno, że jak sołtysi mają jakieś pieniążki z tego, że przyjdą na sesję, to przychodzą niejednokrotnie, mogliby nie przyjść. Ale nie jest, to jest propozycja taka, pani przewodnicząca. Dobrze, ja myślę, że już nie będziemy dyskutować, oddamy głos panu wójtowi na podsumowanie i przechodzimy do następnych punktów, bo jeszcze raz. Szanowna pani przewodnicząca, wysoka rado, szanowni państwo, jednym zdaniem podsumowując, żeby nie powstało wrażenie, że nie mamy współpracy z panią radną, pisma zaginęły. Wniosek pana radnego jest w opracowaniu pani skarbnik i uprawnika, żeby wyjść w ogóle z propozycją do państwa radnych na komisję i móc wspólnie i z sołtysami również opracować jakiekolwiek nowe rozwiązania, musimy mieć to policzone i uzgodnione prawo. Jak będziemy to mieli już dokonane, czy będziemy mieli kompletny materiał, wtedy zasada nic o was, bez was. Najpierw z sołtysami spotkamy się, pomówimy jak to widzą. I z radnymi oczywiście również na wszystkich komisjach. Jeśli taka będzie wola, to finalnie na radzie. I będziemy wiedzieć, o czym mówimy. Każdy wniosek wymaga rozpatrzenia i tylko w tym kierunku zmierzamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pani prezydenta. Swoją uwagę chcę skierować do pana Piotra. Panie Piotrze, tak, to jest funkcja społeczna i jak ja mówię, gratuluję pomysłu, może pan ma świetne pomysły, a może one się przyjmą, ale mówię, ja ze swojej pozycji, jak patrzę w 4 kadencji bycia sołtysem, to pan mi uwierzy i są to sesje nagrywane. Oby nie było odwrotnego skutku od zamierzonego przy wyborach sołtysa, bo ja nie wiem, bo w tej chwili padają takie tuż przed wyborami sołeckimi, wie pan, takie obietnice i nie wiem, no fanaberie dla mnie. To, co, no to co pan mówi, że sołtysi ryczał to i za chwilę pojawią nam się, wiem o co chodzi. Panie Piotrze, chyba że opatrznie to zrozumiałam. Nie, bo jest problem polega na tym. A to jest naprawdę nie, funkcja ja mówię, społeczna. Nie, nie. Tak, funkcja społeczna, ale po pierwsze, ja mówię o zwrocie kosztów. Cały czas mówiłem o zwrocie kosztów, tak społecznie, zwrocie kosztów. Druga sprawa, że jest problem prawny. Jeżeli jest sołtys,
to jest jego prawo brać udział właśnie w posiedzeniach komisji i sesji. Z tego tytułu on nie może mieć zapisane chciał podsumować. I w związku z tym, jeżeli chcemy zapłacić sołtysom, radny możemy za udział zapłacić. Ja chcę uniknąć, to tylko z tytułu pracy ogólnie, a nie za udział. Z tytułu sprawowania obowiązków. I to jest właśnie ta, co w tej chwili jest nieprawidłowość. Dobrze, będziemy rozmawiać, będziemy dyskutować. Jeszcze pan Łączyński, tak. Proszę o ciszę. Proszę o ciszę, bo nie słychać pana radnego. Szanowni Państwo. Jeden z mieszkańców, mieszkanka chce zabrać głos, czy może? Przyszło w tej sprawie, aby... Za chwilę będą wolne wnioski i będą udzielane. Dobrze. Bo jeszcze mam jeden punkt taki. Proszę, pan Zalewski. Pani Przewodnicząca, chciałem złożyć formalny wniosek dotyczący obrotami gruntu w naszej gminie Słupno. Do komisji rewizyjnej chciałem złożyć formalny wniosek, aby zajęła się obrotami gminy Słupno, aby zajęła się gruntami obrotu, które od gruntami obrotu, które od 2006 do 2014 były, które miały miejsce w naszej gminie. Dotyczące gruntów jakich? Gruntów gminy, Słupno. Gruntami gminy Słupno. Ale własnością? Tak, tak. Których własnością była gmina. Których własnością? Proszę pani Dorotki, żeby za... No posiedzenie na pewno. Tak. Się zajmiemy. Dobrze. Myślę, że w interpelacjach wyczerpaliśmy temat. Nie ma więcej. Odpowiedzi chyba też. Odpowiedzi pewnie też. To zamykam ten punkt. Jeszcze mamy, przed wolnymi wnioskami, jeszcze mamy punkt. Tutaj oddaję głos panu Wójtowi. Może najpierw panu Wójtowi odnośnie sołtysów kończącej kadencji. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo sołtysi. W związku z tą uchwałą, którą podjęliśmy o wyborach, no, coś się kończy wraz z tą uchwałą. Kogoś trzeba szukać też nowego. Być może z większością państwa, mam nadzieję, że być może wszystkimi spotkamy się na następnej sesji już po wyborach, ale korzystając z tej okazji, chciałem w imieniu własnym, pani przewodnicząca, w imieniu radnych podziękuję oddzielnie, podziękować państwu za pracę społeczną. Za państwa trud i wysiłek i poświęcenie, za państwa znajomość waszych miejscowości, waszych sołectw, za państwa troskę o tych mieszkańców, których macie najbliżej siebie. To jest trud nie do ocenienia, bo to jest rzeczywiście praca społeczna, jak powtarzam, w XXI wieku coś, co ma w nazwie ochotnicze, społeczne, brzmi co najmniej archaicznie. Ja doceniam ten trud, pan wójt również, serdeczne dzięki za państwa pomoc. Myślę, że z większością państwa będziemy mogli dalej współpracować. Jeśli zostaną sołtysami na nowo, to w kwestiach formalnych. Jeśli z byłymi sołtysami, oczywiście korzystając z ich dorobku, z ich wiedzy, z ich doświadczenia jako mieszkańców, tak żeby państwa sołectwa i mieszkańcy mogli dalej żyć wygodnie, jeszcze lepiej i żeby po prostu było im fajnie w naszej gminie Słupno. Serdecznie dziękuję dla państwa. Mamy dla państwa drobne upominki. Podziękowania pani przewodniczącej. Bardzo dziękuję. Ja również dołączam się do tych podziękowań na ręce pań i panów sołtysów. Tylko ten, kto nie był społecznikiem, nie wie, co to znaczy. Ja życzę państwu w tych wyborach, abyście znaleźli uznanie w swoim środowisku i żebyście zostali wybrani i chcę tutaj, proszę siedzieć. I chcę tutaj zaznaczyć, że jest to, bo byłam sołtysem i wiem, jest to bardzo niewdzięczna funkcja, ale niemniej jednak chciałabym, żeby w tych sołectwach jednak nie zabrakło sołtysów, bo czasem tak się zdarza, że jest dużo kandydatów, ale jednocześnie jej nie ma. Więc życzę państwu, żebyście zostali wybrani, żeby nie zabrakło w sołectwach sołtysów, żeby to, co tutaj dzisiaj podnosiliśmy w sprawie wynagrodzenia
żeby w jakiejś mierze rekompensowało te wydatki ponoszone z tymi obowiązkami pełnienia tej funkcji, ale jednocześnie, żeby jeszcze coś tam zostawało, prawda, jako datek taki zadowalający jakby te godziny, które jakby tracicie, a jednocześnie wykazujecie się tą pracą w środowisku i na rzecz tego środowiska. Więc jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie za tą współpracę czteroletnią. No, myślę, że była owocna, może niejednokrotnie nie do końca satysfakcjonująca naszych sołtysów. Myślę, że będziemy tutaj wspólnie z panem wójtem i ze wszystkimi starać się o to i z radnymi, bo oczywiście mówię też w imieniu radnych. Będziemy się starać o to, żeby ta współpraca się układała jeszcze lepiej i żebyście byli zadowoleni. I życzę wyborów, żebyście przeszli, żebyście dalej pracowali na rzecz tego środowisk. I dla rad sołeckich również. Panie. Proszę jeszcze pan powiedzieć. Dla rad sołeckich proszę też złożyć podziękowania. Tak. Pani przewodnicząca, panie wójcie, drodzy państwo sołtysi, ja znam jednego z sołtysów od ponad 30 lat i na jego ręce chciałbym złożyć podziękowanie i uznanie dla jego pracy, a państwa radnych, także radnych sołtysów, zachęcić do tego, żeby chociaż oklaskami podziękować się za tę pracę. Dziękuję. Szanowni państwo, zapraszamy po drobny upominek. Jedna rzecz porządkująca. Znajduje tam się biała koperta. Uspokajamy wszystkie instytucje, które mają trzy litery w nazwie. Nie chodzi o ZUS. Jest to voucher dodatku dla państwa do wykorzystania w własnym zakresie. To podam. Tak, jeszcze pani, może ja pani przewodnicząca przekażę, że to dobrze. Proszę państwa, w imieniu wszystkich sołtysów bardzo państwu dziękujemy za owocną pracę. Chcemy, żeby nasza gmina funkcjonowała nadal tak sprawnie jak do tej pory, dlatego bardzo dziękujemy. Uważamy, że dla nas najlepszym takim upominkiem to jest uśmiech mieszkańców i zadowolenie z naszej pracy. Dziękuję. Pani radna, pani przewodnicząca, bardzo proszę. Drogi proszę. Ja również dziękuję za pracę w tym czasie. Panie, które mają dostęp, ale również za pana prawa wszystkiego i że ja dziękuję za tą pracę i za to, że tacy czasy. Jeszcze nie ma. Tak, proszę. Nie, puste miejsce. Nie, tak. Wszyscy mają? Czy wszyscy są zarobani? Tak. Dziękuję uprzejmie. Ale to oczywiście, to są prezenty. Ja jestem jako listonoszy. Jeśli państwo sołtysi wyrażą zgodę, to na koniec już sesji i zdjęcie tutaj panowie zrobimy z zgodę. Dobrze. Jeszcze taka właśnie informacja, ponieważ dziś już pracowników nie ma urzędu, dieta do odbioru niestety będzie w poniedziałek, przykro. Ale dokładnie nie zapomnieliśmy, bo mogliśmy przecież o prawda, ale przeżyjemy. Nie, ty się nie przeżyjesz. Z czego? Nie, ty nie przeżyjesz. O! Nie będę weźmy się pieniądz ze ściany. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu wolne wnioski. I teraz... Dobrze, to pan sędzia, po kolei potem. Mam taki jeden wniosek, chciałem złożyć. Chodzi o wymalowanie pasów narzędzikowych na drodze ze Słup na Dowykowo. Droga jest usytuowana na Male, jak wszyscy wiemy, przy bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Już kilka razy było tak, że
samochody zjechały, po prostu nie widać pobocza żadnego. Bo środkowego pasa wymalować nie można, bo droga jest zbyt wąska, ale krawężnikowe pasy koło drogi można wymalować, więc to nie powinno być w obrębie. Następną sprawę mam taką. Chodzi mi o zamontowanie dwóch koszy na śmieci na przystankach autobusowych w Rekowie. Pierwszy przystanek jest tutaj zaraz przy Świetlicy, drugi przystanek końcowy jest dalej. Jedna następna sprawa. Jeździ bardzo dużo ciężkiego sprzętu, wożą ziemię na terenie Rykowa dalej. Jeżdżą tutaj już przez Rykowo, nie jeżdżą przez całe miejscowość, tylko jeżdżą boczną drogą, jak jedziemy do pana Markowskiego, do tego. Straszliwie zjeździli tą drogę. To są bardzo ciężkie wozy, bo one po kilkadziesiąt ton mają. Mało tego, ale przez jazdę, bo oni nie jeżdżą, wożą ziemię, droga, która jest do Wykowa, asfaltowa, jest w bardzo dużo miejscach popękana. I asfalt już jest po prostu zniszczony. I teraz jest moje pytanie, czy właściciel, który wozi tam ziemię, naprawi te drogi, zrobi, czy to będzie musiała zrobić gmina? Następna sprawa. Chodzi mi o budowę parkingu, bo kiedyś była mowa taka, że tutaj po starej Świetlicy, gdzie był barak, jest duży plac nasz, on przylega do placu Świetlicy, to jest w ogóle plac, miejsce gminne do Wykowa. Tutaj miał być wbudowany parking, jak również miał być wbudowany parking wzdłuż boiska. Jak wiemy, Klub Delta u nas ma rozgrywki, przyjeżdża dużo samochodów, nie mają gdzie zaparkować, jak również jak odbywają się zawody strażackie, też bardzo dużo ludzi przyjeżdża, też nie ma gdzie zaparkować. Jeszcze tak, budowa chodników, bo też była obiecana po wybudowaniu kanalizacji i wody, budowa chodników w Wykowie. Tam nie ma dużo tych chodników, żeby wybudować, ale przez środek miejscowości przydałoby się, bo tam jest droga przejazdowa na Białobrzegi i trochę jest tam niebezpieczne dla mieszkańców, a szczególnie dla dzieci, które chodzą do przystanku autobusowego do szkoły. I jeszcze ostatnia sprawa, chciałbym się dowiedzieć, jaka byłaby możliwość, czy jest jakakolwiek możliwość pociągnięcia gazu ziemnego do Wykowa. Jest to niedaleka droga, bo tutaj jak ze Słupna, z ulicy Młynarskiej, tam jest gazociąg, to w sumie nie ma to dość dużej odległości do Wykowa. Ja już robiłem rozeznanie wśród mieszkańców. Bardzo duża grupa mieszkańców złożyła mi podpisy, że chcieliby się przyłączyć do gazu. Ja taką listę posiadam, mogę ją przedstawić w każdej chwili i po prostu, czy można byłoby się po prostu sprawą zająć. A później jakiś... Tak, proszę, pan Tomiasz.